Witam wszystkich. Postanowiłem nagrać tutorial z modelowania felg samochodowych do Nissana Silvia S15, czyli auta, nad którym obecnie pracuję i które wykonuje na mini bitwę. Auto to będzie stylizowane na samochód do driftingu i pracę nad nim już zacząłem jakiś czas temu. Pewne części samochodu już zostały podzielone. Samochód został podzielony na części. Są już rozdzielone drzwi, szyby, światła. I niektóre elementy już wskazują na to, że to będzie auto, powiedzmy, ekstremalne. Takie jak te zaklepane nadkola tylnie, wyloty powietrza, nieseryjny tłumik, felgi, takie designerskie lusterka, które jeszcze nie wiem, czy mi się podobają. Nie wiem, czy nie zrobię jakiejś innej wersji. Na razie po prostu naszkicowałem sobie koncept i według niego wykonałem lusterka, ale nie wiem, czy one są fajne, czy nie. I może właśnie dlatego postanowiłem odpocząć trochę od tego auta i zebrać się za jakiś inny element, którym w tym przypadku będą felgi samochodowe. Te koła, które tutaj widać, to są części zaimportowane z innego modelu, który robiłem kiedyś, a wstawiłem tutaj po to, żeby mieć jakiś punkt odniesienia i pogląd na to, jak to auto może się prezentować. I tak samo felgi, jak i opony. I przypuszczam też, że zaciski będą zrobione na nowo. I tak, te felgi, które są tutaj, to jest wzór SSR. I prezentują się one... koła, tu jest. I prezentują się one następująco. Może nie są jakoś super odwzorowane, ale... wykonałem bodaj 3 lata temu i wtedy to był szczyt moich możliwości, także pora się rozwinąć. A że ostatnie felgi zrobiłem z rok temu, to postanowiłem przypomnieć sobie metody modelowania, a poza tym zrobić coś nowego. I od razu z góry chciałem powiedzieć, że pewnie z racji tej, że ja tych felg nie robiłem już dawno i pewnie będzie to też dla mnie niezłe przypomnienie sobie technik modelowania felg, chociaż ja sobie przypomniałem już, mniej więcej wiem, jak się za nie zabrać, ale podejrzewam, że pewnie nie będzie to zbyt szybki modeling z mojej strony, ale mimo to postanowiłem je zrobić dokładnie i szczegółowo, zrobić je po prostu w całości. Będzie je widać z każdej strony, tak jak i tu. Normalnie będą miały wentyle, wszystko, full service, nawet śruby. Jedynie te napisy, które są na rancie, prawdopodobnie potraktuję bump mapą. A czemu felgi NKI? Bo to jest dobra firma, a sam wzór felg jest bardzo ładny. Moim zdaniem przynajmniej. Bo to jest właśnie zdjęcie, które znalazłem w internecie w poszukiwaniu konceptów. I właśnie ono zdecydowało o tym, że te felgi wykonam, bo na tym samochodzie wyglądają, prezentują się naprawdę dobrze. No i to tyle tytułem wstępu. I zapraszam do następnego odcinka.